pani Widan, to musielibyśmy z Markiewiczowej asfalt zebrać, z Zielonogórskiej, to jest całe. Porozbierać wszystkie płoty betonowe, kto ma płot betonowy, na pewno, szanowni państwo, musielibyście rozebrać. Gdybyśmy mieli szczegółowo robić, trzymać się tych zapisów, których pani się chce trzymać. Okno, które państwo byście wymieniali, musiało być drewniane. Ogrodzenia nie mogłyby być żadne betonowe, poza ogrodzeniami drewnianymi lub kutymi. Wszystkie dachy, które są pokryte, na każdy obiekt musielibyście otrzymać zgodę konserwatorską. I tak. Ja szanuję wszystkich, ale nie szukajmy zabytków tam, gdzie ich nie ma, na siłę. To dlaczego tutaj jest napisane? Ja przepraszam, ale ja pani nie przeszkadzałem, więc prosiłbym, żeby pani również nie przeszkadzała. Pani, ja zaraz pani odpowiem. Historyczne. Jak ja słyszę, że tutaj turyści będą przyjeżdżać, oglądać ten ruch, to jestem wzruszony. Widzicie państwo, te autobusy tak lecą, jeden za drugim, zacznijcie budować takie, nie wiem, specjalne ławki. Tysiące ludzi ze świata, Chińczycy, Japończycy przyjadą w ruch po prostu. No zejdźmy na ziemię. To nie jest żaden historyczny ruch. Takiego ruchu w Polsce i w tej gminie na pewno znajdziemy jeszcze dziesiątki. I mieszkańcy tak naprawdę w dużej mierze często mówią, zróbcie wreszcie te drogi, żeby były normalne. Ja naprawdę, ja często, tak, blokują nam inwestycje takie osoby, pamiętam jak zbudowaliśmy ścieżkę do Odry. Moi państwo, po wycince drzew, no nie da się w Zielonej Górze wybudować czegokolwiek, Zielona Góra jest na polanie w lesie. Więc jeżeli chcemy budować jakąś nową drogę, musimy przejść przez to, nie da się inaczej. Moglibyśmy, nie wiem, przewozić tylko helikopterem. Więc jak wycięliśmy drzewa, inwestycja została wstrzymana, bo na jednym z drzew wykryto mech. I tam chyba 2 miesiące, czy ileś było wstrzymanie i tak dalej, i tak dalej. Po tym całym tam oczywiście przeszliśmy procedury i tak dalej, ruszyło to do przodu. I się zapytałem, bo niech mi ktoś powie, co to był za jakiś metr? Taki super ważny, piękny, wspaniały. Wiesz co, możesz kupić na Allegro za 8 zł, rzucisz na każdym drzewie i on się przyjmie. I 2 miesiące, nie będę mówił jeszcze ile pieniędzy kosztowało. Można, że tak powiem, spowalniać rozwój. Ale tak naprawdę to państwo powinniście podjąć. Nie ja, nie ci, którzy tutaj nie żyją, bo pani też tutaj nie. Też mieszkam niedaleko, w Zielonej Górze, no, na tej samej zasadzie, to państwo tu żyjecie. Drodzy państwo, ja nazywam się Robert Górski, jestem radnym miasta Zielona Góra i szefem stowarzyszenia Rowerem do Przodu, które zajmuje się opiniowaniem budowy dróg dla rowerów w Zielonej Górze od 15 lat. Jakieś 2 lata temu moje stowarzyszenie opiniowało budowę tej drogi dla rowerów, która powstaje między Zetoniem a Nową Solą. Ja zajmowałem się tym odcinkiem, który przebiega na terenie miasta Zielona Góra. Złożyliśmy swoje uwagi. Część z nich została wzięta pod uwagę, część nie. Uważam, że ten odcinek, który powstaje na terenie Zielonej Góry, spełnia najlepsze kryteria, według których budujemy drogi dla rowerów już od 10 lat. Państwo się spotkaliście tutaj ponad rok temu z projektantem, zgłaszaliście swoje uwagi, tak? Czy zostaliście państwo wtedy zignorowani? Nie. No? Tak. Kto został zignorowany? Pan został zignorowany. Ktoś z państwa jeszcze został zignorowany? No nie, no mieliście swoje uwagi, bo mieliście na przykład swoje zjazdy na posesję, tak? I mieliście uwagi, jak to zrobić. Projektant wziął to pod uwagę, zaprojektował tak, żeby to wszystko działało, tak? Gdzie był wtedy ruch miejski? Już mówię. Jak? Nie, po prostu. Pani Anno, nie, ja nie skończyłem. Jak skończy, to pani będzie. Ja widzę, że jak mówi prezydent, pani burmistrz, czy ktokolwiek inny, to pani mówi przerywać. Proszę, jak pani mówi, ja pani nie przerywałem. Proszę dać mi dokończyć. Gdzie był ruch miejski, jak projektanci wykonywali swoją robotę? To jest bardzo, proszę państwa, nie w porządku. W momencie, kiedy ta inwestycja już jest realizowana, jeżdżą tutaj koparki, są prowadzone prace budowlane i ktoś to próbuje wstrzymać, tak? Pani konserwator... Czas realizacji tej inwestycji. Oczywiście. Drodzy państwo, my w Zielonej Górze to przerobiliśmy. Ruch miejski próbował wstrzymać budowę drogi dla rowerów z centrum Zielonej Góry do Ochli, właśnie wynajdując jakiś mech czy innego mszaka. Prace zostały wstrzymane na kilka miesięcy. Rowerzyści zamiast w pełni sezonu, w latem jeździć już po nowej drodze dla rowerów, musieli jeździć po ruchliwej drodze między samochodami, gdzie dochodziło wcześniej do wypadku. I wiecie, jak to się skończyło? Przyjechał ekspert. Skąd się przyjechał? Z Poznania. Wystawił fakturę na 2000 zł. Zrobił zdjęcia, opisał, wciągnął te gałęzie, które zostały po wycince drzew w głąb lasu
i na tym zakończył swoją pracę. Pani Jasiu, pozwoli pani, że teraz ja będę mówić, czy nie? A mówi Beata Kłodziewska, radna Sejmiku. Pani Jasia wpadała w konflikt personalny ze mną, tak naprawdę mówiąc o tym, że ta ścieżka jest niepotrzebna. Ja się cieszę, że pani po raz pierwszy przyznała, że ścieżka jest zasadna i tego się będę trzymać. Co ma pani za złe, nawet uważając, że ta ulica wprost sprzężona nie jest ze ścieżką, że ona w ramach tej inwestycji będzie robiona? Czy pani nie widzi jako sąsiadka okolicznych miejscowości, że to jest wartość dla tych mieszkańców ponadprzeciętna, że oprócz ścieżki rowerowej drogi będą tak naprawdę mieli cywilizowaną drogę? Co pani ma za złe? Bo ja mogę pani odpowiedzieć wprost. Ta ścieżka nie musiała być drogą, ale jest, bo my żeśmy wszyscy chcieli. Chciał się do tego dołożyć prezydent, miasto i my byliśmy przekonani do tego projektu. I mieszkańcy również. Pani Lidane, konsultacje były, pani bardzo dobrze wiedziała, że ta ścieżka jest jedną z najbardziej głośnych inwestycji w tym województwie. Gdzie pani była rok temu, jak wpadała pani w te konflikty z nami, że pani tu nie było na tych konsultacjach? Wtedy ten pan projektant siedział tu z ludźmi i ogłaszał, mówił, że Kochanowskiego będzie remontowana, mówił, że będzie to obok ścieżki i wszystko mogliśmy wyjaśnić. Dzisiaj uważam to za czystą złośliwość, że pani to robi.